27 maja 2022 roku mija 50. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich przez księdza prałata Ryszarda Staszaka. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest poświęcony jego życiu. Ksiądz Ryszard Staszak urodził się 1 sierpnia 1943 roku w Borszczowie w województwie tarnopolskim, obecnie na Kresach Wschodnich. Jest synem Katarzyny i Franciszka. Ksiądz Ryszard w wieku 23 lat wstąpił do wrocławskiego seminarium duchownego, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka w dniu 27 maja 1972 roku. Pamiętam go jako bardzo, jako kleryka, bo wtedy go dopiero poznałem na pierwszym roku studiów seminaryjnych tutaj obok w gmachu naszego seminarium duchownego. Jako człowieka bardzo żywego, aktywnego i z tego też powodu został mianowany wiceseniorem naszego rocznika. Pamiętam także, że interesował się fotografią, miał aparat fotograficzny, jak też odtwarzacz, to się nazywało magnetofon, prawda? Już przed seminarium widocznie pracując na ten sprzęt sobie zarobił i chętnie nas zapraszał na jakieś właśnie prezentowanie, czy to muzyki, czy innych treści. Dużą rolę w kapłańskiej drodze księdza Ryszarda odegrał biskup Józef Pazdur. Gdy ksiądz Ryszard szedł do seminarium, jego mama mówiła, że jeśli zostaniesz księdzem, masz być właśnie taki jak ksiądz Pazdur. Ksiądz biskup był ojcem duchownym księdza Ryszarda, a następnie pierwszym proboszczem na parafii w Chojnowie. Również wspólnie budowali ośrodek rekolekcyjny w Sulistrowicach i kapliczkę w Sulistrowiczkach. Ksiądz Ryszard był zainteresowany również całością parafii i najpierw odprawiał mszę świętą w sanatorium, tak, ale już
mu przyszła myśl, żeby zmobilizować specjalną kaplicę. Naturalnie najpierw odprawialiśmy tam w polu, tak, no i, ale zgłosił się do nas Jerzy Wojnarowicz, tak, no i teraz zaplanował tę kaplicę w kształcie siedmiokrotnej. Po 19 latach wikariatu ksiądz Ryszard Staszak został rektorem na parafii w Sulistrowicach. Następnie wybudował dom parafialny oraz inne kościoły w parafii. W tworzeniu nowej parafii bardzo pomocna okazała się społeczność Sulistrowic. Ksiądz Ryszard od początku związał się z państwem Piotrowiczami oraz panią Krystyną Gargałą. No, szczerze powiedziawszy, od samego początku księdza tutaj znamy. Jak tylko przyjechał, jak jeszcze przybył w Sobótce, tośmy tam jeździli też do niego. A jak trzeba było, to i u nas w domu nocował. A później i tak od nas też brał, jeździł, woził te mleko do biskupa Pazdura. Zawsze raz w tygodniu dziesiątkę mleka woził. No to Tolek, mąż, cały czas był, jak to się mówi, na zawołanie tym ciągnikiem, bo jak ksiądz zaczął budować tą plebanię, to nie tylko on, ale i te wszyscy mężczyźni w wiosce, to, kto miał ciągnik, to zawsze był zajęty, ale pierwsze to ksiądz zawsze do Tolka jeździł. Księdza Ryszarda poznałam przy chrzcie swojego syna, którego właśnie osobiście ksiądz Ryszard chrzcił. To znaczy, że to był 88 rok, styczeń. Na samym początku to przecież były tutaj dwa chóry. Był dziecięcy chór, ponad 20 dzieci było. I starszy chór, około 30 osób było. Także ksiądz jeździł z nami na pielgrzymki różne. Po prostu, jak to można powiedzieć, bardzo dobry ksiądz i do ludzi, i do dzieci był bardzo dobry. Już przez tyle lat, co on tutaj zrobił, to bardzo dużo zrobił tego wszystkiego. Przez te wszystkie lata pomagam księdzu Ryszardowi. Jeszcze jak powstawała nasza plebania, żeśmy wspólnie tworzyli to arcydzieło nasze, nasz kościółek. Który tworzył, którego nie było nigdy, a stworzył to piękne, przecudowne miejsce, jak i Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, które jest teraz perełką Dolnego Śląska i z czego się bardzo szczycimy. Od początku swojej pracy w parafii w Sulistrowicach ksiądz Ryszard prowadził bogatą pracę duszpastersko-katechetyczną. Organizował prelekcje, odczyty, koncerty, koło biblijne dla dorosłych i dzieci, chór, pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy integracyjne, koncerty muzyki sakralnej, klasycznej. Regularnie odbywały się rekolekcje adwentowe i wielkopostne, prowadzone zawsze przez wyjątkowych kaznodziejów. Bardzo często parafię odwiedzał i wspierał nie tylko duchowo, lecz materialnie biskup Józef Pazdur. Ryszard nie poprzestał tylko na pracy duszpasterskiej, rozpoczął budowę kościołów, m.in. sanktuarium w Sulistrowiczkach. Zobaczmy fragment filmu. Kościół zbudowany jest na podstawie siedmiokąta regularnego. Mamy tutaj siedem darów Ducha Świętego. Jest siedem witraży. Każdy witraż w górnej części przedstawia Ducha Świętego,
poniżej są kwiaty z 27-hektarowej łąki, kwiaty unikatowe. I zaczęliśmy właśnie od lilii złotogłów. To jest jedna z najpiękniejszych kwiatów, jakie tutaj są na łące. Tutaj mamy wężomór, róża francuska, tu jest kosaciec syberyjski, papryć serpentynitowa, storczyki, dziewięć sił, tu są osty, tu jest akcent taki bardziej polski, rumianki i maki, pełnik europejski i goryczka wołoskolska. Kaplica w Sulistrowiczkach została konsekrowana w 2000 roku, a następnie ksiądz arcybiskup Józef Kupny swoim dekretem w 2017 roku podniósł jej rangę do sanktuarium. Ksiądz Ryszard jest nie tylko budowniczym kościołów, kaplic, ale również posiada wiele innych cech. Wspominają go w tym jego parafianie oraz współpracownicy. Poznałem księdza Ryszarda właśnie jako wielkiego budowniczego. Osobę, która niczego się tak naprawdę nie bała. Ani ważnych urzędników, ani przepisów, które gdzieś tam otaczają całą procedurę pozwoleń na budowę. I tak właśnie też ksiądz Ryszard Staszak dąży do czegoś, co sobie wymyśli, bo tak można powiedzieć, że tworzy dzieła. Księże Ryszardzie, naprawdę wielki szacunek za to, co czynisz, a naprawdę swoim działaniem pokazujesz i też wyznaczasz kierunki do tego, jak powinno podchodzić się do budowy, do budowania obiektów, czy dbania o obiekty sakralne, ale też budujesz społeczeństwo. To za to ci bardzo chciałem podziękować w tym miejscu jako wicestarosta powiatu wrocławskiego, że potrafisz zjednoczyć tyle osób wokół siebie, że te wszystkie działania, które masz w głowie, potrafią zjednoczyć tak wiele osób. Za to ci serdecznie dziękuję, bo bez ciebie tej wspaniałej parafii też by nie było. Ludzi, którzy jednoczą się w dziele, którzy chcą coś robić, którzy nie oglądają się za siebie i jesteś takim właśnie przykładem dla nich, dla mnie również. Dziękuję ci za to, że mogłem poznać tak wspaniałą osobę, że zawsze miałeś czas dla mnie, że nawet jak potrzebowałem doradzić się w pewnych kwestiach, to właśnie znajdowałeś czas i poświęcałeś tutaj dla dobra parafii Sulistrowice, dla dobra gminy Sobótka, ale też dla dobra powiatu wrocławskiego. Ksiądz Ryszard objawił się niejako przez pana Stanisława Kaladę. To był taki operowy śpiewak tutaj u nas w kościele świętego Augustyna na chórze śpiewał. No i z któregoś tam razu, jak się rozpoczynała budowa ta kościoła w Sulistrowiczkach, zaproponował, żeby tam pojechać i no i ewentualnie coś tam pomóc na miejscu. No i w związku z tym myśmy tam ze dwa razy byli, usuwaliśmy te chaszcze tam w rejonie tego placu budowy. No a potem to już tak się stało, że jak ksiądz wyremontował ten kościół na szczycie, no to ja zacząłem chodzić tam co niedzielę na mszę do tego kościoła na szczycie. Uczestniczył we wszystkich imprezach, jakie były organizowane w seminarium, służąc tą właśnie pomocą techniczną. To potem przydało mu się, gdy już został proboszczem i jak wiemy, mógł zorganizować tak rozległą placówkę duszpasterską właśnie w Sulistrowicach, gdzie są cztery kościoły i działalność pasterska rozwinięta jest w bardzo szerokim wachlarzu. On to wszystko potrafił zaplanować, a obecnie w obecnym stanie jakoś objąć i w sposób właściwy, umiejętny kierować. O czym wiedzą nie tylko mieszkańcy parafii Sulistrowickiej, ale wielu, wielu ludzi, także tutaj z Wrocławia, którzy tam z tej posługi duszpasterskiej korzystają. Nasza znajomość zaczęła się w roku 77.
Ksiądz Ryszard przyjeżdżał do księdza Wancla, proboszcza na ulicy Bujwida, parafii świętego Wawrzyńca. A ponieważ ja bardzo często tam bywałem, bo byłem takim spirytus techniczny u księdza Wancla, zawsze trzeba było coś albo dokręcić, albo coś poprawić, albo coś pomalować. No i akurat tak, żeśmy się spotkali. I z księdzem Rysiem właśnie tak to zaczęło działać. Były pytania, co robisz? No ksiądz Rysiu był ode mnie w sumie kilkanaście lat starszy, więc to nie było akurat taka porażająca różnica. Więc bardzo szybko żeśmy znaleźli wspólny język. No i od tego momentu żeśmy zaczęli działać. A za czas jakiś tam, w sumie niedługo, bo to był rok 77, a na parafii wtedy posługę duszpasterską pełnił ksiądz Mroziuk i miał odejść z tej parafii, więc za jakiś czas po prostu zaistniał jako wikary. No i to już żeśmy się znali, już żeśmy mieli wspólny front. No to jaka była ta działalność księdza Staszaka w parafii? Prowadził lekcje religii, odprawiał msze, odprawiał nabożeństwa, chodził z sakramentem do chorych, prowadził. No, cała działalność duszpasterska, którą można było pełnić na parafii, no to po prostu to robił. Swoim tym po prostu duszpasterstwem, które prowadzi, potrafił zjednoczyć bardzo dużo ludzi, tłumy, niewyobrażalne tłumy, które tu dzisiaj po prostu przebywają. Stały inicjator i pomysłodawca, stale by coś upiększał, ulepszał. Nie ma spokoju takiego, żeby się wyciszyć, musi coś wiecznie robić związanego z Kościołem, z Panem Bogiem. Zawsze, jak pamiętam, zawsze uśmiechnięty i taki, jak to mówił, że jak ma im większe jakieś, coś ma coś robić, a jakieś przeszkody ma, to on bardziej się w to angażuje i bardziej szybciej gdzieś to imię, pozałatwia wszystko sobie, taki doping dostaje po prostu, jak ma coś załatwić, a jeszcze jakieś przeszkody. Chociaż jemu zawsze i tak niełatwo było, bo zawsze miał jakieś przeszkody tutaj. Jak nie, od ludzi to on przeszkód nie miał, ludzie mu pomagali jak tylko mogli. Nie mogli finansowo, to pomagali, tak? W pracy pomagali. A tak to on taki po prostu przebojowy i uśmiechnięty zawsze i życzliwy do ludzi jest. W 79 roku ksiądz budował tutaj plebanię. Bardzo dużo ludzi chętnych było do pomocy, cała wioska. I przy pomocy ludziom i księdzu, ksiądz był taki życzliwy i udało się. Dzięki temu ksiądz jest wspaniałym człowiekiem, który potrafił zrobić i przygarnąć dużo ludzi. No a teraz w celach charytatywnych Caritas działamy. Grupy przyjeżdżają, teraz nawet grupa jest z Wrocławia, która się bardzo dobrze czuje tutaj, która potrafi też z księdzem działać. A ksiądz jest człowiekiem prawdomównym. Ufa ludziom i pomaga. To, co między innymi bardzo sobie cenię w nim, to pogodę ducha, to, że przy swojej zaradności jest zupełnie naturalny, niezenerwicowany, a wręcz odwrotnie, jest bardzo takim pogodnym człowiekiem i człowiekiem z pasją. Na tej parafii, żeby mieć ten zaszczyt i móc spełnić posługę, no to trzeba się o to dopominać, bo proboszcz bardzo lubi i udzielać sakramentów, i być w kościele. Tak więc no jest między nami trochę taki wyścig o to, by jak najwięcej brać na siebie. Bo i on lubi, no ja też lubię te różne obowiązki kapłańskie. Jeszcze też bardzo proboszcza cenię za to, że lubi ludzi i ktokolwiek nas odwiedza, to się proboszcz bardzo cieszy ludźmi, no i jest otwarty na ludzi. To bardzo sobie cenię, bo ktokolwiek z księży czy z ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają,
spotyka proboszcza, to jest no, zachwycony relacją z nim, a i też proboszcz jest otwarty na innych. Księdza Ryszarda poznałem około 30 lat temu. To w taki trochę zabawny sposób po prostu. Było takie, pierwsze nasze spotkanie było takie, że ja byłem w kościele, a nie było komu służyć. Więc ksiądz mnie za rękaw ciągnął przez cały kościół do służenia. I tak po prostu tak się zaczęło. Tak cały czas, od tej pory cały czas służę. Bardzo dobry, uczciwy człowiek. No widać, bardzo dużo robi. Nie wyobrażamy sobie życia bez księdza Ryszarda. Ja z księdzem proboszczem poznałem się w 92 roku. Byłem w Komitecie Budowy Kościoła i później zostałem kościelnym i tak do dzisiejszego dnia trwam razem z proboszczem. No, ksiądz proboszcz jest jak zwykle bardzo porządnym człowiekiem, sumiennym, wymagającym przede wszystkim i szanujący ludzi i człowieka. Bardzo się cieszę, że mogłem służyć do tej pory kościołowi i księdzu proboszczowi. Ksiądz Ryszard jest zawsze zadowolony i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Nawet jak coś dla zwykłego człowieka wydaje się trudne do zrobienia, to ksiądz zawsze sobie z tym poradzi i nigdy nie usłyszałam od niego, że czegoś nie da się zrobić. No i zawsze jest otwarty, lubi różne spontaniczne rzeczy. Radosny, bardzo ciepły i gościnny. Bardzo dobry, życzliwy, otwarty na wszystkich ludzi, uwielbia zwierzęta. No i jakby mógł, to by się wszystkim ze wszystkimi podzielił. Księdza proboszcza poznałam tutaj na plebanii. Tak naprawdę znam go od dziecka, ponieważ od trzeciego roku życia tutaj uczęszczamy do kościoła. W 2009 roku ksiądz Ryszard na papieskim fakultecie teologicznym obronił swoją pracę doktorską pod tytułem Życie i twórczość teologiczna księdza doktora Johannesa Schefflera Angelusa Silesiusa 1624-1677, którą potem przybliżył swoim parafianom i miłośnikom ziemi ślężańskiej w książce swego autorstwa pod tytułem Angelus Silesius i mistyka w cieniu Góry Ślęży. Od 2015 roku głównym współpracownikiem księdza Ryszarda jest jego wikariusz, ksiądz Jakub Bartczak. Mojego obecnego proboszcza, księdza Ryszarda Staszaka, poznałem przy okazji zaproszenia. Zaprosił mnie kiedyś na koncert na Ślęży. Bym przyjechał i zarapował dla pielgrzymów, którzy tam przychodzą do kościoła. A poznał mnie, bo oglądał w telewizji Trwam mój koncert z Częstochowy. No i oglądając, chyba wpadł na pomysł, że ale ciekawy ksiądz, który tańczy, śpiewa. No więc postanowił mnie zaprosić. No więc, gdy się dowiedziałem, że dostałem zaproszenie od księdza Ryszarda, kojarzyłem, że to bardzo dobry ksiądz. Ale ze względu na piękno tego miejsca, Góry Ślęży, zorganizowałem cały autokar młodzieży. No i jakoś się złożyło, że nie zdążyłem mu o tym powiedzieć. No i zamiast samemu przyjechaliśmy w 50 osób do niego. Myślałem, że może się zdenerwuje, obrazi, ale było wręcz odwrotnie. Ucieszył się i skomentował, że spontan jest najlepszy. No więc po chwili rozmowy się zorientowałem, że można powiedzieć, nadajemy w pewnym sensie na jednych falach, że rzeczywiście dla mnie też spontan najlepszy. No i mi zaproponował, czy bym się zgodził, jeśli taka by była wola księdza arcybiskupa, by być wikariuszem w Sulistrowicach. Pomyślałem sobie, że to pewnie niemożliwe, no ale oczywiście, że się zgodziłem i później taka była wola i pomysł księdza arcybiskupa, że rzeczywiście na szczęście zostałem przydzielony do tej parafii. No i o ile tak mogę powiedzieć, bo ksiądz prałat jest dużo starszy ode mnie, że mam nadzieję, no, że się przyjaźnimy już od tych prawie 7 lat. Dzięki za tę łaskę na relaksie, dzięki, że jesteś i tu jest faktem, dzięki naprawdę, że lecisz ze zmartwychwstania. Od 2016 roku stałymi bywalcami w parafii w Sulistrowicach i w ośrodku rekolekcyjnym stali się harcerze. Współpraca naszej drużyny i w ogóle naszego środowiska harcerskiego zaczęła się w 2016 roku przy okazji 1050-lecia Chrztu Polski,
Ponieważ wtedy ksiądz Ryszard robił takie duże sympozjum na szczycie Ślęży, ja prowadziłam wtedy drużynę w Sobótce i chcieliśmy jakby jako harcerze się włączyć, czy znaleźć jakąś służbę, czy w jakiś inny sposób. No i poszliśmy do księdza Ryszarda. Wcześniej jakby nie było tam z nim żadnej współpracy, a ksiądz bez problemu zgodził się i zaprosił nas na to sympozjum. No i wtedy od 2016 roku to wszystko się zaczęło. Później ksiądz udostępnił też nam swoją plebanię. Robiliśmy tam różne biwaki, zbiórki, nawet złaz chorągwi się tam odbył. No i teraz Marta już jest drużynową i ta współpraca dalej. Tak, współpraca jest dalej kontynuowana. Organizujemy drogi krzyżowe harcerskie w parafii w Sulistrowicach. Pomagamy w organizacji Dnia Młodzieży na Ślęży dla młodzieży z archidiecezji wrocławskiej, a także często parafia w Sulistrowicach jest miejscem biwaków naszej drużyny czy zbiórek, ale nie tylko naszej drużyny, bo także harcerzy nawet z całej Polski. Od 10 lat ksiądz Ryszard aktywnie uczestniczy w odbudowie kościoła na szczycie Ślęży. Zobaczmy film oraz zdjęcia archiwalne z tego przedsięwzięcia. Kilka lat temu zgodę na przeprowadzenie prac w kościele otrzymali archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas prac rozkopali posadzkę kościoła, wykopali głęboką kilkumetrową dziurę, która naruszyła jego fundamenty i statykę. Niestety po pewnym czasie archeolodzy zawiesili pracę, pozostawiając zniszczone wnętrze kościoła. Opuszczony budynek niszczał. Tak było 2 lata temu. Pękające ściany, osuwające się schody, zamknięte zardzewiałą kratą drzwi. Taki obraz kościoła zobaczył każdy, kto znalazł się na szczycie Ślęży. Wilgoć rozsadzała mury, a w wielu miejscach cegły straciły właściwości trzymania. Przy kościele odbywają się również religijne uroczystości. Eucharystia w noc świętego Jana, której w 2013 roku przewodniczył biskup Ignacy Dec, oraz odpust pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, który miał miejsce 1 czerwca 2014 roku. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także zorganizowana 2 lata temu impreza sylwestrowa i msza święta, które zgromadziły kilka tysięcy osób. Chciałbym bowiem stworzyć przy kościele na szczycie ośrodek kultury i sztuki chrześcijańskiej, który opowiadałby o niezwykłej historii Śląskiego Olimpu. W 2019 roku ksiądz Ryszard zwyciężył w plebiscycie na Dolnośląskiego Proboszcza Roku organizowanym przez Radio Rodzina. Wierni i kapituła postanowili wyróżnić 2 kapłanów, którzy zebrali najwięcej głosów, a ponieważ to biskupi są pierwszymi proboszczami, ponieważ to biskupi kształtują życie religijne, a kapłani pełnią misję z posłania biskupa, to prosimy biskupów, aby te statuetki świętego Jana Marii Wianeja wręczyli księdzu Ryszardowi Staszakowi z parafii w Sulistrowicach. Bardzo serdecznie zapraszamy księdza proboszcza. I księdzu Edwardowi Szajdzie z parafii świętego Andrzeja Boboli w Świdnicy.
oprócz budowy kaplic i kościołów, buduje również społeczność parafian. Parafianie wspominają, że na 25-lecie kapłaństwa powiedział, że nie chce żadnego prezentu dla siebie, prosi o zakup nowego baldachimu dla parafii, ponieważ on być może zostanie przeniesiony, a baldachim zostanie i będzie służył w parafii. Gdy się pojawiłem na tej parafii, to wszędzie chodziły psy. W sensie u nas zawsze było dużo psów na parafii. No i były też takie pieski, które przychodziły do kościoła. No i nie wiedziałem, jak na nie reagować i chciałem je tak odkopnąć z tego kościoła delikatnie. A teraz wiem, że proboszcz bardzo szanuje zwierzęta i kiedyś do Sulistrowiczek wleciał jakiś wróbelek podczas mszy świętej. No i proboszcz w taki wesoły sposób na chwilę przerwał kazanie i powiedział, no pomóżcie wlecieć naszemu braciszkowi z kościoła i wtedy ludzie pootwierali drzwi. No i ten ptaszek sobie wyleciał. To wiem, że bardzo lubi zwierzęta. Na koniec zapraszamy do wysłuchania życzeń dla dostojnego jubilata. Księże proboszczu, idąc śladem staropolskiego, a tak pięknego zwyczaju, pragniemy w tą uroczystość jubileuszu złożyć księdzu jak najserdeczniejsze życzenia. Przykro nam tylko, że nasz słaby, mój słaby, nieudolny język nie jest w stanie wypowiedzieć tego, co serca nasze czują do Ciebie. Wielki i niezmordowany pracowniku, na glebie bogobojności i cnoty, choćbyśmy byli najbogatsi, nie zdołalibyśmy wynagrodzić Twoich trudów i zaparcia siebie samego. Za Twoją miłość Boga proszą dzieci i wierni, niech Ci dzień po dzień weselem uleci, niech Bóg uchyla od głowy Twojej wszelkie wichry i burze, a wieniec Twojego żywota niech splata same lilie i róże. Czcigodny Księże, żyj nam i służ nam jak najdłużej. Na pewno wielu łask i błogosławieństw, ale także, żeby parafia w Sulistrowicach dalej była miejscem, które jednoczy i młodzież, i starszych, i dzieci, a także zrealizowania wszystkich planów związanych z Kościółkiem na Ślęży. Tak, właśnie życzymy mu kolejnych co najmniej 50 lat kapłaństwa, bo te plany, które tam są, to są bardzo dalekosiężne. Życzymy dalej takiego zapału, takiej otwartości i radości na każdy dzień i uśmiechu, chociaż tego księdzu na pewno nigdy nie zabraknie. Życzę mu wszystkiego najlepszego z okazji 50. rocznicy kapłaństwa. No ja wiem, że te życzenia będą nierealne, bo on się nie da uspokoić, chociaż żeby chociaż na chwilę. A często wyjeżdżamy raz, dwa razy w roku wyjeżdżamy do sanatorium. I tam niby mamy znaleźć trochę spokoju. To się nie da. Tyle chyba ze 20 lat wyjeżdżamy. Nigdy nie było spokoju. Nawet w czasie, kiedy jesteśmy, to wyjeżdża ileś naście razy. Albo coś się tam zdało, albo pogrzeb, albo źle pomalowali. I także nigdy nie ma spokoju. Zawsze jest pełen energii. I życzyłbym jemu, żeby chociaż raz ze mną będąc odpoczywał. No a oprócz tego to życzę, żeby był szczęśliwym. Drogi księże Ryszardzie, w dniu Twojego święta przede wszystkim chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo ten jubileusz, który właśnie w chwili obecnej obchodzisz, no stanowi właśnie ukoronowanie Twojego dzieła. To co czynisz, jest niesamowite. To przede wszystkim dużo zdrowia i przede wszystkim, żeby nie upadał na duchu, i kontynuował, bo tam dla tych wiernych, którzy się tam gromadzą na szczycie i są na ofierze mszy świętej, no to jest znakomite wydarzenie. No i tak szczerze mówiąc, to kibicuję, bo tych wiernych w kościele jest coraz więcej. Nawet zdarza się taka niedziela, że już nie ma miejsca do siedzenia. Także niech ksiądz to kontynuuje i jak najbardziej jemu życzę przede wszystkim dobrej kondycji zdrowotnej. To drogi księże Ryszardzie, z okazji tak pięknego jubileuszu, no to życzę dużo zdrowia i jeszcze więcej zapału i radości i błogosławieństwa Bożego. By no nie stracił sił, bo na pewno dobrą wolę ma, plany ma. No tylko tych sił brakuje nam, bo już mamy przecież swoje lata, tak, ale na pewno
łaska niech wesprze tą coraz bardziej osłabioną naturę, tak aby mógł jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, prowadzić duszpasterstwo, a także no, jeszcze zrealizować jak najwięcej z tych dobrych planów, jakie ma i ujawnia, a obecnie, żeby też i radośnie jakoś przeżył ten nasz złoty jubileusz kapłaństwa, a w szczególności zbliżające się rekolekcje, które odprawimy właśnie u niego w domu formacji stałej w Sulistrowiczkach pod kierunkiem naszego przyjaciela, księdza biskupa Ignacego Deca, profesora, seniora. I życzę księdzu z Bożym błogosławieństwem wszystkiego najlepszego. Drogi Rysiu, z okazji Twojego wielkiego jubileuszu, naprawdę z całego serducha życzę Ci wszystkiego najlepszego. No już do setki niedaleko, więc nie będę mówił 100 lat, bo to by było, bo mógłbym nie trafić 120 lat. To tak najlepiej. Żyj długo, szczęśliwie i pełnij taką posługę, jaką pełniłeś do tej pory. Żeby jeszcze nawet 50 lat było, chociaż to niemożliwe. Jak najdłużej po to, żeby był z nami. Proboszcz to jest na te czasy przecudnym, wspaniałym człowiekiem. My byśmy się żyli w przyszłości wielu takich proboszczów jak ksiądz Ryszard.